11 września ten lot zakończył się tragicznie. Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura stracili życie podczas lotu. To już 92. rocznica tragicznej śmierci. Z tej okazji odbyła się msza święta w intencji lotników w kościele pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, a także uroczystość patriotyczna na Żwirkowisku pod hasłem Żwirki i Wigury – Start do wieczności. Jan Przywara, członek zarządu miejscowego koła PZKO w Cielisku Kościelcu. Dzisiejsza uroczystość wspomnieniowa była zorganizowana dokładnie w dniu 92. rocznicy tragedii Żwirki i Góry. De facto rozpoczęła się już w godzinach porannych zapaleniem zniczy na mogiłach Żwirki i Góry. Zaskoczył nas gość z Polski, który przyjechał specjalnie właśnie na tę godzinę, bo wiedział, że Żwirko z Wigurą zginęli po godzinie 8, koło godziny 8.30, że wtedy właśnie doszło do tego wypadku. My naszą uroczystość organizujemy w godzinach popołudniowych z tej racji, że to jest dzień roboczy. Zawsze od lat już najpierw uroczystość rozpoczyna się mszą w intencji lotników. Potem tu na Żwirkowisku jest składanie kwiatów i zapalanie zniczy. Oczywiście głos zabierają goście nasi. No właśnie dzisiaj po raz pierwszy w historii Domu Polskiego Żwirki i Góry nie zaprosiliśmy gości pod strzechę tego domu, tak jak zawsze, ponieważ dom jest zremontowany. Właśnie teraz przebiegają prace renowacyjne. Jest przede wszystkim odnawiana izolacja i zacieplane są fundamenty. Dom jest obkopany, czyli nie można wejść nawet do tego domu. Także nie było szans, żeby zaprosić gości, jak zawsze żeśmy zapraszali, bo zawsze częścią taką integralną tych obchodów tej uroczystości było spotkanie towarzyskie właśnie w Domu Polskim Żwirki i Góry. Tam oczywiście można było także jeszcze obejrzeć ekspozycję Bohaterowie Przestworzy, która pokazuje obu lotników, sylwetki obu lotników, pokazuje szalansz, ale także pokazuje historię tego miejsca, żwirkowiska. Planowane było spotkanie młodzieży pod hasłem Młode Żwirkowisko, takie tradycyjne już spotkanie. Teraz nawet nie przypominam sobie, które z kolei, ale było ich kilkanaście już tu na Żwirkowisku. Z tym, że właśnie dzisiaj, przed chwilą, żeśmy się w gronie organizatorów, żeśmy definitywnie uzgodnili, że w tym roku to spotkanie zostanie odwołane z racji tej, że w piątek 13, tak jak było zaplanowane, są bardzo fatalne przedpowiedzi, bardzo fatalne prognozy pogody. Grozi po prostu silny deszcz i nie mamy właśnie dostępu do Domu Polskiego, czyli w tym roku byśmy nie mogli skorzystać z Domu Polskiego, czyli byłoby wielkie ryzyko tu sprowadzać młodzież i narażać ich na jakieś przeziębienie. Wydarzenie relacjonował Mariusz Jaszczurowski.